Witajcie, dobry wieczór. Moi drodzy, dzisiaj jeszcze sobota. Piękny dzień, piękny w swoich walorach duchowych, przynoszący bardzo dużo błogosławieństwa duchowego. Dlatego Was serdecznie zapraszam. Dzisiaj jesteśmy już na wizji. Dzisiaj tematów kilka, właśnie takich zgodnych z sobotą, z Saturnem. Doskonałość wyrzeczenia. Doskonałość wyrzeczenia. Trudny w swoim wyrazie, bo wyrzeczenie zawsze kojarzy się z utratą czegoś. A tu jest wręcz przeciwnie w świecie duchowym. Im więcej wyrzeczeń, tym więcej nagród. Dlatego zacznę od nagród, czyli od błogosławieństwa dnia, od soboty. Teraz skupić, medytować przez chwilę. Ja wypowiem kilka słów mantry przywołującej energię Saturna. Tego, który, bez którego tak naprawdę w słowach, które wyśpiewam, wyrecytuję, taką melorecytację, ponieważ inaczej mantrawów ani żadnych inwokacji, ani świąt nie powinno, świętych słów chciałem powiedzieć, nie powinno się wypowiadać inaczej jak tylko w melorecytacji, czyli w śpiewie zbliżonym do sfery odczuwania głęboko sylab w swoim ciele. O, kiedyś na pewno ten temat poruszymy, poruszę temat związany właśnie z ciałami energetycznymi, jakimi są czakramy, w bardziej formie tej właściwej. A właściwą formą jest ich forma osobowa. I zapraszam do kontemplacji. Ile Skupiamy się teraz w mocy ognia, we wnętrzu jego postaci. W takim wolnym tłumaczeniu, czyli bez określonego, bardzo głębokiego analizowania, tak jakby Państwo przybliżyć, moi drodzy, słowa tej pieśni, tej mantry. To był pochwalenie tego dnia, pochwalenie soboty w sanskrycie, w języku takim zwanym liturgicznym, starowedyjskim, który uwalnia energię Saturna i daje moc ochrony w skupieniu, w medytacji, w kontemplacji, w głębokim doświadczeniu duchowym. Jest to podziękowanie za opiekę Saturnowi, który właśnie reprezentuje nauczyciela duchowego, reprezentuje surowego, notabene, nauczyciela duchowego, ale uwalnia właśnie tę jego najbardziej subtelną, czyli
współczującą postać, współczujące doświadczenie nauki. Im ta nauka jest bardziej doskonała i właśnie sięgająca wyrzeczenia, to sięga w ten głęboki aspekt związany z sferą uwalniania się od bardzo wielu przeszkód, od bardzo wielu doświadczeń duchowych. I dzisiaj ten temat poruszę, dzisiaj również przekażę dla Was światło oczyszczenia, uwolnienie mocą Panjadip, czyli lampy rozświetlającej ciemności ignorancji, czyli usuwające cierpienie, chorobę, ból. Zrobię dla Was, moi drodzy, dzisiaj przekaz, błogosławieństwo mocy żywiołów, czyli ten stały element naszych spotkań, stały element wznoszący w relacji naszej kręgu duchowego, uwolnienia z wszelkich przeszkód, jak również i cierpienia. Cierpienia swojego i wszystkich istot wokół nas, czyli począwszy od osób bliskich, rodziny, jak również osób dalekich, które mogą cierpieć z naszego powodu, a my nie jesteśmy w żaden sposób tego świadomi. Dlatego jest to bardzo ważny proces, bardzo ważne uwolnienie, bo bardzo często nie wiesz o tym w ogóle, że mogłeś komuś przyczynić się do jego cierpienia. Będziesz odczuwać na planie fizycznym, nie tylko duchowym. Będziesz odczuwać właśnie takie silne uwarunkowania, takie silne nici, takie połączenia, które właśnie bardzo głęboko zapadają w ludzką świadomość i stwierdzisz z całą pewnością, że to, co się wydarzyło rok, dwa, pięć, dziesięć temu, dalej jest w Twoim umyśle, w Twoich doświadczeniach duchowych również bardzo, bardzo aktywne. I dlatego należy tego się pozbyć, przyjrzeć się takim właśnie doświadczeniom, takiej rzeczywistości. Przy użyciu takich właśnie parafernaliów, takiej każdej formy, jaką jest ofiarowanie. Parafernalia dotyczą to wszelkiego rodzaju przedmiotów i również czynności, które łaskawie oddają Twoją energię, Twoją świadomą, pokorną energię dla zbudowania Twojego i oczyszczenia Twojego ciała energetycznego. Ciało energetyczne jest ciałem niezmiennym, niezniszczalnym, nie w żaden sposób nie sugerującym tutaj Ci jakieś stany przemijania. Tych stanów przemijania po prostu nie ma. Z tego też powodu bardzo ważne jest, aby budować swoje ciało energetyczne, budować je na takim poziomie, który prowadzi do wyzwolenia w duchu i uwolnienia od wszelkiego rodzaju nieporządku życia. Bo czym jest wyrzeczenie? Idąc tutaj za sferą Saturna, który jest całkowicie wyrzeczony, całkowicie pozwala Ci uwalniać. Dlatego też używam takich wszelkiego rodzaju remediów, aby Was, moi drodzy, zapoznawać ze starożytnymi naukami w taki łatwy i przystępny sposób. Bez większych rozważań filozoficznych, bez większych nauk wynikających, jeżeli ktoś będzie zawsze zorientowany na taki proces, na głębsze poznanie studiów, to oczywiście powinien studiować orientalistykę, powinien iść w kierunku rozwijania nauki, jeżeli ma potem określone przestrzenie, czy każdej innej teologii, czy religii. Natomiast moim zadaniem nauczyciela duchowego jest przystępny, łatwo, strawny, bym tak określił kolokwialnie, sposób rozpoznawania swoich potrzeb i wiedzy duchowej. Moim zadaniem jest budzić w Tobie myślenie, budzić w Tobie świadomość procesu myślenia. Myślenia nad prostymi życiowymi aktami, które podczas wykładu mają uwolnić Ciebie z określonych właśnie matryc, które są bardzo głęboko osadzone w podświadomości, bardzo głęboko osadzone w Twoim ciele psychoemocjonalnym, bardzo głęboko osadzone w Twoim ciele neuronowym. Cały Twój układ nerwowy tak naprawdę rezonuje w poziomie matrycy.
I to, że dosięga człowieka choroba, cierpienie, ból, jak również i śmierć, jest faktem. Jest faktem w tej sferze właśnie głębokich doświadczeń wynikających z tych matryc, które pozostają w każdym na bardzo głębokim etapie jego jestestwa. Chcąc się wyzwolić tak naprawdę z tych matryc, uwolnić się, ponieważ one tworzą się cały czas. Nie często mówię o prawie przyczyny i skutku, o prawie karmicznym. No właśnie, prawo karmiczne to jest obowiązek dostrzegania takich matryc w swoim życiu i uwalniania się od nich, aby mieć doświadczenie, które nie jest warunkujące, ale jest uwalniające, ponieważ doświadczenie nie jest niczym złym. Aczkolwiek postrzega się każdą percepcję doświadczenia, czyli powrót do tychże określonych wydarzeń i warunkowanie się nimi, pozwala ci przede wszystkim istnieć i burzyć niejako swój wizerunek świata i doświadczenia. Bo proces myślowy, który idzie za każdym wydarzeniem, za każdym odtworzeniem myśli, jest procesem, który jest tak silnie warunkującym, tak silnie pobudzającym ośrodki podkorowe i ośrodki czucio odtwarzania, że bardzo często wiele osób nawet nie jest świadoma tego, że w takim właśnie świecie żyje. I dlatego też bardzo często istoty, które chcą określonego wyzwolenia z tychże matryc, zaczynają dopiero odkrywać świat w momencie, kiedy zauważą, wsłuchując się w inne osoby, w ich wypowiedzi, w ich opowieści, że bardzo często spotykasz w swojej drodze życia ludzi, którzy odtwarzają matrycę wydarzeń. Nie potrafią wręcz nawet jakby z tobą wejść w stan tu i teraz, w tę relację świadomości, czyli w głębi wejść w twoją rzeczywistość, stać się tu, tylko cały czas umysł mają pochłonięty myślami i starają się za wszelką cenę ciebie przekonać. I doskonale wiesz, o czym mówię. O tym, że spotykasz osobę, czy spotykasz się z inną osobą, jeżeli masz już ten stan prześwietlenia, stan widzenia, widzenia okiem świadomości, to wręcz nawet cię męczą takie rozmowy, kiedy ktoś zaczyna ci opowiadać o czymś, któryś kolejny raz ci opowiadał. To jest to już charakterystyczne i bardzo łatwe do rozpoznania, ale są też bardzo głębokie subtelności, w których podświadomość drugiego człowieka, zdając sobie sprawę z tego, że już cię o czymś poinformował, zaczyna używać określonych forteli, aby cię wprowadzić w określony nastrój. I tak jakby ci opowiadał film, który cały czas oglądasz, a on ci opowiada, co ty za chwilę zobaczysz, albo generalnie, co ty widzisz. Patrząc w niebo, patrzysz na lecące ptaki, a ktoś mówi, ty widzisz te ptaki? No nie ma chyba bardziej nic groteskowego, jeżeli ktoś ci uważa cię za ślepca. Więc to jest generalnie właśnie ten stan, w którego się chcesz wyzwolić. Umysł medytujący, umysł jest umysłem żywym, umysłem aktywnym. Umysłem, który pozwala ci cały czas być w pewnej gotowości, ostrożności, uwagi i obserwacji. Jeżeli umysł medytujący jest umysłem czujnym i aktywnym, to w żaden sposób nie będziesz warunkowany ani warunkowany takimi właśnie doświadczeniami z przeszłości, ponieważ dla ciebie jest ważna teraźniejszość. Ważne jest to, co w tej chwili się dzieje, a to, co się działo, jest przeszłością, która warunkuje. Jest niezbędnym balastem, jest zbędnym ciężarem. Więc odrzucając ten zbędny balast dnia poprzedniego, uwalniasz siebie i uwalniasz swoją podświadomość od przyszłości. Przyszłości skażonej przeszłością. Przyszłość istnieje tylko w wyobrażeniu. Przeszłość istnieje już w wyobrażeniu. Istnieje tylko tak naprawdę teraźniejszość, czyli ten stan, w którym jesteś w tej chwili. W tej chwili, kiedy do ciebie mówię, kiedy ty mnie słuchasz i kiedy ze mną rozmawiasz swoim poziomem mentalu, to jesteśmy razem. Jesteśmy urzeczywistnieni w tym czasie obecnym. Wszystko, co się wydarzyło i wszystko, co się ma wydarzyć w przyszłości, nie istnieje. Nie ma żadnej odwalin do tego, żeby sugerować, że coś jest,
coś będzie i coś możesz przewidzieć. Mówię tutaj cały czas o świadomym umyśle. Świadomym umyśle, który nie jest w żaden sposób nawet uwarunkowany żadnymi nawet proroctwami, żadnymi sugestiami płynącymi na bazie przeszłości i bazie tak zwanej przyszłości, która ma się wypełnić. W umyśle świadomym nie istnieje w ogóle taka przestrzeń, nie istnieje w ogóle taki, powiedziałbym, często nawet nadmierny, wyzwalający określone nadmierne potencjały proces myślenia. Czyli tutaj mówię cały czas o sugestii związanej z przyszłością. Każdy, kto nie jest wyrzeczony, każdy, kto nie jest, i tutaj wyjaśnię słowo wyrzeczony lub bądź niewyrzeczony. Słowo dosyć charakterystyczne. Co to znaczy wyrzekać się czegoś, czyli co, zapierać się czegoś, mieć świadomość, jakby też trzeba tej wartości tego słowa. Wyrzeczony, czyli wyrzekający się, ale nie wypierający się. Wyrzeczenie to jest coś, co jest bardzo łatwym, zwłaszcza w języku polskim, słowem, które charakterystycznie często obnaża jakby taką prawdę, że czegoś się pozbywam, wyrzekam się czegoś, wyrzucam, ale z niechęcią i z wielkim żalem. Bądź też w inny sposób, który powoduje umartwianie, umartwianie ciała, umartwianie umysłu. Umartwianie w taki sposób, który może być nawet groźny dla samego zdrowia. Czy takie ma być wyrzeczenie? Wyrzeczenie ma być bardzo łatwym i łagodnym procesem. Wyrzec możesz się poprzez złożenie ślubowań. Poprzez ślubowania łatwe i proste, jedno, dwu, trzydniowe, tygodniowe, miesięczne, bądź nawet czasami całego życia. Ale jeżeli jest ktoś przygotowany na to wyrzeczeniami krótkoterminowymi, bym tak powiedział, 24-godzinnymi, to zdecydowanie będzie przygotowywał swój umysł do tego, żeby być wyrzeczonym. Zwróćcie uwagę na poziom wolności. Poziom wolności. Czy to słowo jest dla wszystkich bardzo równoważne? Każdy pojmuje wolność w inny sposób. Czy wolność słowa, wolność uczynku, czy wolność pod każdym względem jest wolnością? Nie, jest jeszcze większym zniewoleniem, ponieważ umysł nie rozumie w ogóle słowa, on nie wie, co to jest wolność. Wolność mieszka w twoim sercu, wolność mieszka w twojej świadomości, czyli kiedy stajesz się wolna i wolny, to twoja świadomość jest naprawdę, żyje światłem wolności. Tam, gdzie umysłowi pozwalasz na działanie i na decydowanie, stajesz się coraz bardziej zniewolona, zniewolony. Do takiego poziomu i do takiego stopnia, że każde działanie, każdy krok, każda myśl jest niezwykle silnie zniewalająca w tej właśnie wolności. Prowadzi zawsze do uwarunkowań, prowadzi do coraz większego kryzysu duchowego i coraz większej przestrzeni, która ci nie pozwala tak naprawdę funkcjonować. Bo za tymi rodzajami owoców, jakimi są właśnie działania, działania takie jak pożądanie, niepożądanie i pośrednie stany, które możesz podyktować swojemu ciału, tak, to będzie to stan zawsze zniewalający. Tam nie będzie wolności, bo to, czy ty pożądasz, czy nie pożądasz, to już jest decyzja. Jest to działanie wbrew tobie. Tam, gdzie nie będzie takiej decyzji, gdzie nie będzie stanu też również trzeciego, pośredniego, czyli tego, w którym istnieje, nazwijmy to tak, zawieszenie między jednym a drugim. Brak decyzji. Mam pożądać, czy mam nie pożądać? Mam się ograniczać i przymuszać do tego i lub też uwolnić całkowicie potencjał pożądania. I tutaj cały czas nie mówię o żadnej sferze, powiedzmy, związanej, tak jak jest słowo potocznie postrzegane, pożądanie, że czegoś bardzo pragniesz. Najczęściej jest to pragnienie, które jest nie do osiągnięcia. To pragnienie to
przeradza się w pasję, przeradza się w pożądanie, czyli w chęć posiadania. Za chęcią posiadania nie ma wolności. To nie jest stan, w którym jest wolność. Jeżeli niczego nie chcesz, ani nie chcesz, to masz stan wolności. Urzeczywistniasz tu i teraz, a nie w stanach przeszłych lub w twojej iluzorycznej świadomości, podświadomości jako stany przyszłości. Tych stanów przyszłości nie ma tak naprawdę. One nie istnieją. W uporządkowanym, wyrzeczonym życiu jest wolność i niezmuszanie się i nieodbieranie żadnych skutków swojego działania. Czy to w postaci cierpienia, czy w postaci radości. Tego po prostu nie ma. Bo wolność nie podlega, jak przestrzeń, jak akasz, nie podlega ani dobremu, ani złemu uczynkowi. Nie podlega ani też żadnej postaci cierpienia, ani też radości. W głębokiej pasji wiele osób mówi, no i jakie wtedy jest życie? Piękne i szczęśliwe. Piękne i szczęśliwe. Wolne od tych stanów, które cię zniewalają. Bo wolność to jest poza stanem jakimkolwiek twoich odczuć i emocji. Jeżeli ktoś cię zapyta, hipotetycznie, jak coś czujesz, a ty odpowiesz, nic nie czuję. Co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że jesteś tu i teraz. I nie masz w żaden sposób odniesienia do odczuć takich czy innych. Umysł medytujący to jest umysł analityczny, bo on obserwuje. To nie oznacza, że podlicza, odmierza i tworzy recepturę, tylko jest tu i teraz. I nie ma w nim uczuć ani odczuć takich w pojęciu tradycyjnym, rozumianym jako aspekt, nazwijmy to, tworzenia. Bo za tworzeniem idą określone pożądania, określone energie związane z pragnieniami i wywołują cierpienie lub radość. Więc po co tworzyć kolejny stan, który nie służy ci ani twojej duchowej ewolucji, ani twojemu duchowemu wznoszeniu, tylko wręcz przeciwnie, te wszystkie niskie pragnienia, nawet gdyby ci się wydawało, że one są bardzo, bardzo wysoko lotne, one są tylko uwarunkowaniami. Te uwarunkowania nie są dla świadomych istot, są dla tych istot, które posiadają głęboki potencjał natury i ta natura ich prowadzi. Jeżeli jest komuś dobrze w tej naturze, to tego wcale nie naprawiaj. Ty wcale nie prowokuj do tego, żeby zmienić jego świat. Pamiętaj o tym, że świadomość zawsze zmienia. Nigdy już nie będziesz taka czy taki, jak byłaś kiedyś. I to jest właśnie największe szczęście i największa radość. I to jest piękno i prawda absolutna, która w nauce przynosi określony potencjał wiedzy o samoświadomości, o samouwolnieniu i samowyzwoleniu. Ale tylko wtedy, kiedy jest to wszystko w podwalinie i głęboko osadzone w określonym fundamencie, na którym budujesz wieżowiec swojej świadomości. Pamiętaj, nigdy nie buduj swojej świadomości na poziomie swoich własnych odczuć, bo tam niczego nie znajdziesz. Nie stawiaj wieżowca na bagnisku, który jest emocjami, całym workiem emocji, które cię prowadziły przez całe życie, bądź w ogóle życia twoje, które cię doprowadziły do tego punktu, w którym jesteś. Nie buduj znowuż zamków na piasku, bo to jest żadna budowla. Świadomość jest procesem, który jest tu i teraz, jest uwolnieniem cię całkowicie z takich właśnie stanów. Jeżeli tego nie rozumiesz, to przerób jeszcze raz te same lekcje, ale tylko w takiej postaci, która ci pozwala się z nich uwalniać. Jak już mówiłem wielokrotnie, nie odrabiaj powtórnie lekcji w tym życiu. Nie masz aż tyle czasu w tym życiu, żeby przerabiać jeszcze raz to samo. Jeszcze raz przemyśleć, ja się muszę z tego uwolnić, ja muszę się w tym jakby odnaleźć. I co znaczy odnaleźć się? Znowuż ubrudzić się jak dziecko w kałuży i to cię wyzwoli?
Wyzwolić Cię może tylko tu i teraz i Twoja świadomość, która jest czystością uwolnienia. Zawsze, kiedy słuchasz jakichś określonych słów, to zawsze umysł będzie podążając za tymi słowami, jeżeli jest na tyle otwarty, to podąża za określonymi słowami w przenośni, mówię, lektora i dopasowywuje określone sytuacje ze swojego życia, obrazy dopasowywujesz do tego, co odbierają Twoje zmysły. Ale cała rzeczywistość polega na tym, że zmysły mają doświadczać, ale Twoja świadomość ma to wszystko, czego doświadczasz w procesie równowagi, czyli między, tak jak jest relacja między nauczycielem a uczniem. Bycie uczniem, każdy z nas był uczniem i każdy z nas zawsze w określonych sytuacjach staje się uczniem następnego, że tak powiem, nauczyciela, następny nauczyciel, następnego nauczyciela. Poziom uczniowsko-nauczycielski jest poziomem, który cały czas funkcjonuje w obszarze duchowości. Uczeń jest mistrzem, a mistrz jest uczniem. I to jest właściwy poziom pojmowania. Nie jest tak jak w tradycyjnej edukacji, że osiągasz określone procesy i już nie możesz jakby cofnąć się do stanu w przenośni, mówię, cofnąć się do stanu ucznia, jak już jesteś profesorem. To jest całkowita nieprawda. W duchowości będziesz całe życie uczniem i całe życie nauczycielem. I to jest naturalne. Przychodzisz jako istota doskonała, przychodzisz jako nauczyciel dla wszystkich innych istot żyjących na tej ziemi. Stajesz się doskonałą istotą we wszechświecie. Jako człowiek stajesz się nauczycielem wszystkich istot, które cię otaczają. To człowiek tylko ma jedyną taką szczególną rolę we wszechświecie, w tej postaci, że znajdujemy się tu, a nie gdzie indziej, na innej platformie duchowej. Zwróć uwagę na to, że skoro masz zagwarantowaną przez najwyższą istotę Boga doskonałość, stworzyłem cię na obraz i podobieństwo swoje. I to jest najwyższa gwarancja tego, że jesteś na najwyższej high quality, na najwyższej platformie duchowej. To jest całkowita gwarancja. Więc nie zepsuj tego. Nie staraj się w żaden sposób jakby odtwarzać powtórnie poprzez swój umysł, poprzez swoją mądrość, odtwarzać powtórnie sytuacji, które cię już w ogóle nie dotyczą. Nie wracaj do mądrości w przenośni, mówię, swoich przodków w kontekście takim, żeby, mówię, oczywiście należy sięgać po dzieła wybrane, czyli tak naprawdę po głęboko świadome, ale mówię tutaj, nie staraj się sięgać w przeszłość swojego rzeczywistego ciała fizycznego, tak? Mówi się, że natura jest takim niezwykłym darem do przetrwania, ale natura też jest niezwykłą przeszkodą do tego, żeby osiągać stany wyższych platformy duchowej. Bo za naturą idą określone zachowania, które są niepożądane w wyrzeczonym porządku życia. Wyrzeczony porządek życia to jest to, co mówimy o świadomości usytuowania się na określonej platformie duchowej. Czego się wyrzekasz? Wyrzekasz się tylko tego, co tobie szkodzi. Co tobie szkodzi w rozwoju twojej świadomości i co tobie szkodzi w określonych sytuacjach życiowych. Tego się wyrzekaj. Nie wyrzekaj się swojej wolności, nie wyrzekaj się swoich zamiłowań, nie wyrzekaj się swoich bliskich, nie wyrzekaj się niczego, co jest dla ciebie radością życia wielokrotnie. Ale zacznij rozumieć na poziomie świadomości. Zacznij uwalniać najwyższy procent tej rzeczywistości, w której się znajdujesz. Czyli twój proces świadomości to jest poziom świadomego rozpoznawania. Twój umysł musi być wędrujący, medytujący, doświadczający, uwalniający wszystkie najwyższe potencjały czujności. Zawarty w tym całym pakiecie wolności jest intuicja. Zawarta jest świadomość bytu, dbałość o zdrowie, dbałość o życie swoje i innych. Czyli budzi się w tobie empatia, budzi się najwyższy potencjał empatii. Nie gapiostwo w kontekście takim, że
Człowiek zaczyna się robić taką gapą życiową, nadwrażliwcem, kimś, kto bardzo manifestuje swoją nadwrażliwość. Świadomość jest twardzielem. Jest kimś, kto absolutnie racjonalnie ocenia każdą sytuację. Nie pozwala w żaden sposób sobą manipulować. Nie pozwala się otaczać, ani też nie otacza się, ani też w żaden sposób nie uczestniczy w życiu innych ludzi, którzy nim manipulują. Świadomość jest świadomością, jest racjonalna, nie jest krytykancka, nie jest w żaden sposób też i sarkastyczna. Świadomość to jest świadomość. To jest jasna, klarowna ocena sytuacji. Bo żeby uwolnić kogoś, to musisz mu wskazać określone w jego życiu, czy w jego rzeczywistości teraźniejszej, określone sytuacje, które się dzieją, a on może je zmienić. Nie wskazuj komuś czegoś, czego on nie zmieni. Nie pokazuj również, bo on to odczyta błyskawicznie, odczyta jako coś, że ty mu coś wytykasz. On cię nie oceni, że ty mu pomagasz. On nie zobaczy w tobie empatii. On w tobie nie zobaczy współczucia przede wszystkim, tego, co jest przynależne Saturnowi. Saturna, cała astrologia zachodnia i wszyscy oceniają jako planetę bardzo szkodliwą. To jest kompletną bzdurą. Ona nie jest szkodliwa. Mówię tutaj w potocznym rozumieniu, ja nie mówię tutaj o specjalistach dziedziny, bo oni tego tak nigdy nie przedstawiają. Ale tak w potocznym rozumieniu, właśnie tak często to słyszę, że tak właśnie, że Saturn, jak ktoś ma gdzieś Saturna w horoskopie, no to jest krucho. Saturn jest najbardziej współczującą planetą. A dlaczego jest współczującą? Bo ma absolutnie czystą, surową ocenę. Surową w kontekście przede wszystkim spoglądania niesurowym, krytycznym wzrokiem, ani też sarkastycznym. Surowość polega na jasnej, świadomej ocenie. Dla Saturna nie ma kolorowych, tylko jest czarne i białe, gdybyśmy to tak porównywali do ludzkiego umysłu. I jego rolą jest przede wszystkim uwalniać człowieka z wszelkich uwarunkowań. Dlatego warto jest przede wszystkim spoglądać przez pryzmat Nawagraha, czyli mocy planet, jak powiedziałem, skupiać tę energię. To nie są uwarunkowania, moi drodzy. Ja chcę was nauczyć drogą online'ową, czy w przyszłości może w jakiś jeszcze inny sposób, bo robię to od bardzo wielu lat i na różnych kontynentach tego świata robiłem do tej pory, gdzie uwolnienie przez określony rytuał, bo ktoś powiedział, no właśnie, to jest wyrzeczenie, bo musisz zarezerwować sobie czas na taki właśnie rytuał uwalniania swojej energii. Przez to wzmacniasz swoje ciało, wzmacniasz swoje stawy, wzmacniasz swoją energię. Saturn odpowiada za kości, więc z czego on potrzebuje? Ruchu. On potrzebuje aktywności. On również opiekuje się układem nerwowym, więc czego potrzebuje? Spokoju i zrównoważonej energii. Dlatego opiekując się w taki dzień, bo jeżeli nie masz czasu w inny dzień, pamiętaj, jak składasz jakieś właśnie wyrzeczenie, to jeżeli sobie złożysz to na przykład na przełożysz na sobotę, każdą sobotę, tylko sobotę i wykonasz taki rytuał przytulający, powiedziałbym, energię Saturna. Ona i tak cię będzie przez cały dzień cię dzisiaj otaczała. I tak cię cały czas dzisiaj motywowała. I tak dzisiaj byłeś nauczycielem duchowym w swoim wnętrzu. Nie przywiązuj się do tego słowa. To jest postać, która ci w każdym mieszka. Każda z planet ma swoje miejsce w twoim cudownym ciele. Tak jak są wszystkie ośrodki świadomości, a planeta jest ośrodkiem świadomości. Dzięki tej wspaniałej, cudownej, neuronowej nitce połączonej z każdym planetą jesteś. Nie jest tak, że jesteś samonośną, że tak powiem, istotą, i nie potrzebujesz żadnego urzeczywistnienia. Uwalniasz potencjał energii swojej mentalnej i swojej fizycznej energii w określonych postaciach rytualnych, starowedyjskich, w których się stapiasz się z archetypem, z tym, którym się spotykasz.
Zwróć uwagę, jak się chętnie wielu ludzi przytula do drzew, mówi, że pobiera stamtąd energię, że jest to dla nich przyjemne. Kładą się w trawie i też odczuwają energię ziemi. Lubią chodzić w deszczu, lubią się grzać dłonie ognisko, tak, o płomienie. Samo to nas przyciąga. Dlaczego to ludzie robią? Przecież nie funkcjonują w obszarze żadnych poszukiwań duchowych, nie mają żadnych relatywnie potrzeb duchowych nawet. Mają potrzeby usmażyć kiełbaskę na grillu i ją zjeść, tak? I przepić czymś mocniejszym. I co to jest? I to jest właśnie ich potrzeba. Potrzeba, która spełnia ich poziom natury. I nie sięgają oczyma w kierunku gwiazd, nie zachwycają się wietrzykiem na twarzy, nie wsłuchują się w śpiew ptaków. Czasem, jak zdążą coś usłyszeć między głośną muzyką przy grillu, to ewentualnie ten ptak im w tym przeszkadza. Nie są na to nastawieni. Czyli jakby w nich natura obumarła. Bodźce żywiołów zamarły. Dlatego uczę od wielu lat, bardzo wielu lat, czegoś, co nazywam w przenośni, oczywiście dla zrozumienia słowa, technikami oddechowymi. To nie są techniki oddechowe. Słowo, ale żeby zrozumieć samą aktywność. To jest moc przebudzenia żywiołów w tobie. Uwalnienie twojej świadomej natury do tego, żeby zaczęła się komunikować z twoimi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Bo w każdej aktywności oddechu istnieje energia. I ta energia, czyli ją nazwiesz energią archanielską, archaniołów, czterech, którzy symbolizują cztery filary świątyni przejrzystego światła, w której się znajdujesz, która cię otacza, która cię cały czas przez całe twoje życie pieści, wszystkie życia tak naprawdę, uwalniasz ten potencjał energii, który jest dla ciebie najbardziej potrzebny. W celu zjednoczenia swojej świadomości, zjednoczenia swojej natury w jedno ciało, które urzeczywistnia powrót do właściwego poziomu odczuwania natury. Wielu ludzi mówi o intuicji. Czy ja mam postąpić tak, czy tak? Jak zaczynam myśleć, to ta intuicja zostaje wyparta. Ten bodziec intuicyjny, który mi mówił, zrób tak, poprzez przemyślenia zostaje wyparty. Oczywiście, że zostanie wyparty. Ale zwróć uwagę na to, że jeżeli będziesz czytać intuicyjnie, na poziomie świadomości, nic nie zostanie nigdy wyparte. Twoja świadomość jest w słabości, dlatego jest wyparta przez myśli. Ale skoro wracasz do tego kolejny raz, to miej świadomość też tego, że będziesz realizować swoje zadanie, swój plan zgodnie ze świadomością. I ona ci otworzy podwoje wszelkich drzwi, ona ci otworzy podwoje wszelkich projektów, bo to ona jest sprawczynią wszystkiego. Świadomość jest królową wszelkiej nauki i świadomość jest czymś, co otwiera wszystkie drzwi, które były do tej pory dla ciebie niedostępne. Więc nie masz się czym martwić. Nie masz w żaden sposób potrzeby się nad czymś głębiej zastanawiać, że ten projekt się przesunął, który był w twojej myśli, że intuicja ci powiedziała. Intuicja była wtedy jeszcze za słaba. Ona jeszcze nie miała tego potencjału, nie miała tej siły stwarzania, bo ona jest stwórcza. Świadomość jest stwórcza. Myśl jest odtwórcza. Myśl nigdy nie jest stwórcza. Myśl jest stara. Miliony, miliardy ludzi funkcjonuje na tym świecie na odtwarzaniu doświadczeń, myśli, które często zresztą starają się tak wywyższyć ponad świadomość, że to myśl coś stworzyła. Myśl niczego nigdy nie stwarza. Myśl jest wyłącznie tworem, więc nie ma możliwości niczego stwarzać. Świadomość jest procesem kierującym, z całym procesem myślowym, tylko wtedy, kiedy ma siłę w przenośni przebicia, czyli twój umysł zmienia stan świadomości. Marzenie ludzkości, marzeniem ludzkości jest oświecenie.
Czy nazwiesz to oświeceniem, zesłaniem ducha, czy jakąkolwiek inną formą przemiany, to twój umysł od tej pory jest inny. Jest służebny, wyrzeczony wobec świadomości. I wtedy wyrzeczenie staje się faktem. Staje się ani nieprzyjemnością, staje się faktem. Tu i teraz urzeczywistnieniem. I to nazywamy urzeczywistnieniem. I wtedy wolność od znanego. Wolność od tego, czego całe życie doświadczasz, staje się wolnością. Przecież w żaden sposób nie utracisz żadnej możliwości dotychczasowych zdolności myślowych, zdolności intelektualnych. Wręcz przeciwnie, uwolnią się twoje dary, uwolnią się, będą wolne, bo one są w tej chwili zniewolone. Ja poprzez wykład już uwalniam w tobie twoje dary. Uwalniam to, co jest w tobie zahamowane, zatrzymane. Moją rolą jest uwalniać ludzi. Są setki, tysiące ludzi, którzy zostali przeze mnie uwolnieni. Uwolnieni do procesu wolności, świadomości. Innego, jakby ktoś powiedział, postrzegania świata. Ja mam tysiące na przestrzeni lat takich, powiedziałbym, rekomendacji bez rekomendacji. Wiesz, zmieniło się moje życie. Ja już nie myślę tak jak kiedyś, myślę inaczej. To jest droga ewolucji. Dzisiaj myślisz tak, jutro pomyślisz jeszcze inaczej, za rok, za dwa, za dziesięć jeszcze inaczej będziesz myśleć. Ale cała rzeczywistość polega, że twoja świadomość będzie ewoluująca. Nie będzie spać. Nie będzie zamknięta w określonym schemacie, który dotychczas był wygodny. Był zdecydowanie wygodny. Bo tak naprawdę procesy myślowe to jest wygodnictwo. To jest wygodnictwo. Wyjście w wolność, wyjście poza ten nawias przeszłości i przyszłości daje ci poczucie, często wiele osób, zanim dojdzie do tego stanu, to się go wręcz obawia. Nie masz się czego obawiać. Jeżeli wchodzisz w ten stan, to oznacza jedno, że wchodzisz na sekundy, milisekundy. Stan medytacji, kiedy masz świadomość tego. Wiele osób mówi, zresztą ja pytam bardzo często, chociażby studentów, kto z was medytuje? No jest las rąk od razu, wszyscy. A ja pytam wtedy, jaką praktyką medytujesz? No las rąk opada. No medytuję, siadam i medytuję. To nie jest medytacja. Medytacja to jest wyrzeczenie, to jest wytrwałość, to jest stan, w którym doświadczasz głębi, dotykasz swojej świadomości, jak operacji na otwartym sercu. Jesteś chirurgiem i pacjentem jednocześnie. Tam, gdzie zasiadasz do kontemplacji i zaczynasz doświadczać stanów przyjemności lub nieprzyjemności z tego powodu, to jest to stan kontemplacji. Nie ma nic wspólnego z medytacją. W stanie medytacyjnym jesteś w stanie nieczucia. Twój umysł, i to nie oznacza, że ty musisz usiąść, że ty musisz przyjąć jakąś określoną postawę. Stan umysłu medytującego jest stanem 24-godzinnym. I to jest stan, w którym absolutnie umysł jest medytujący, czyli uwolniony, czyli wolny. Czy ktoś tak doświadcza? No właśnie. I to jest odpowiedź na to, że by dojść do takiego stanu, to trzeba być wyrzeczoną istotą. Czyli uwalniać się, wyrzekać przez cały okres, aż do momentu, w którym stajesz się wolnością. Cała twoja rzeczywistość, całe twoje życie, cały twój stan jest wolnością. Co to oznacza? Że to jest wolność od wszystkiego. I ktoś mówi, od czego?
Tak słyszę. Co to jest od wszystkiego? I tutaj nie chodzi o słowa nadziei, że to jest wolność od choroby, wolność od śmierci, wolność od wszelkich uwarunkowań. Wyrzeczenie to jest wyrzeczenie się choroby. Wyrzeczenie się śmierci. Bo ten stan pozwala ci w każdej chwili, uwalniając się od wszelkich lęków, obaw i strachu, przeniknąć do innej rzeczywistości. To jest właśnie ta wolność. Bo już jesteś w innej rzeczywistości. Tej rzeczywistości prawdziwej, tej absolutnie doskonałości wyrzeczenia. Ta doskonałość wyrzeczenia daje ci całkowitą wolność. Po prostu wolność. Bo tak naprawdę to nie ma ani pół całkowitej, ani całkowitej. Jest to wolność. Ta wolność, która jest wolnością wyrzeczenia. Czego zresztą ci bardzo życzę. Jeżeli będziesz zaglądać w całą bogatą już filmotekę wykładów, wszelkiego rodzaju moich prezentacji, filmów i wszelkiego rodzaju tej właśnie szczególnej filmowej biografii, to również zawsze znajdziesz, czy poprzez telewizję, czy poprzez określone środki masowego przekazu, w których jestem od wielu, wielu lat, to znajdziesz tam przede wszystkim słowa świadomości. Nie staraj się szukać jakichś określonych rad, porad, czy jakichkolwiek innych sugestii, które są związane z taką właśnie drogą publicznego przekazu. Mówię tutaj o swojej osobie. Wsłuchuj się w słowa, wsłuchuj się w określone, głębokie, wnikliwe doświadczenie wewnętrzne. Jest wielu nauczycieli milczących na świecie, którzy w żaden sposób nie promują siebie, nie sugerują wykładami, jak to ważne są takie twoje zadania, na co musisz zwrócić uwagę, w jaki sposób powinnaś się, czy powinieneś się odnajdywać w porządku rzeczy, czyli w świecie duchowym. Tak zwany rozwój duchowy, tak zwane praktyki rozwoju duchowego. Świadomo, bycie świadomym to jest stan i doświadczenie tu i teraz. Duch jest doskonały. Przechodzisz w doskonałej postaci na tę ziemię. Jedynym twoim zadaniem jest ewoluować w nauce. Postrzegać naukę jako coś wyjątkowego i jako coś, co do ciebie przemawia i cię uwalnia z coraz większej poprzez brak takiej nauki. Coraz większy potencjał uwarunkowy. Dlatego ważne jest też to, że nawet ktoś, kto jest w głębokim takim związku emocjonalnym, duchowym z Bogiem, to nawet po śmierci nie będzie w żaden sposób odbierać owoców swojego działania. Właśnie, czy to w postaci radości, czy w postaci cierpienia. Jest wolny. Jest wolny, wyrzeczony. Można sobie zadać takie pytanie, że skoro każda wykonywana czynność przynosi jakieś określone skutki, to dlaczego osoba świadoma ich nie ponosi i nie odbiera żadnych manifestacji takiego cierpienia, czy radości, czy
jakiegokolwiek bólu. I tu znowu wraca słowo wyrzeczeń. Jeżeli wyrzekasz się wszelkich działań, wszelkiego skutku, nagrody bądź kary za swoje działanie, a wszystko ofiarowujesz najwyższej osobie Boga, to jest to wyrzeczenie. To jest to wyrzeczenie. I wtedy ostateczna wola należy do najwyższej duszy. Nie należy do ciebie. Jakakolwiek relatywnie. W twoim życiu czynność jest całkowicie uwolniona od wszelkich takich właśnie doświadczeń. Bóg jest umiejscowiony w centrum twojego serca. To jest jego siedziba, to jest jego mieszkanie, o którym mówi każda tradycja tego świata. W tym miejscu. I jak to jest możliwe, że taka wielka postać, taka wielka osoba Boga, stworzyciela całego świata i wszechświatów, może zamieszkać w tak niewielkim pierwiastku twojego serca? A jednak jest to dla najwyższej duszy realne i możliwe. Dlatego ten ośrodek subtelności jest najważniejszy, bo on zarządza całym twoim jestestwem. I to nie jest poziom pożądań, miłości, miłowania lub nienawidzenia kogoś, czegoś, do kogoś. Ja mam uczucia, ktoś deklaruje. I wzrastają moje uczucia, coraz bardziej otwieram się, uwalniam się i otwieram się, przez to coraz więcej czuję, coraz bardziej jestem emocjonalny, emocjonalna. Często mi się łzy w oczach zbierają, często mam jakieś takie głębsze odczucia. To są odczucia. Nie byłeś nigdy zamknięty, żebyś się musiał, czy musiała otwierać. Zamknąć możesz drzwi i otworzyć, ale nie serce. Zwłaszcza ten ośrodek, który jest bardzo istotny w swoim czuciu wiedzy, ośrodek serca, jest ośrodkiem budującym twój poziom empatii, żebyś zaczęła odczuwać to, o czym dawno zapomniałeś. To, o czym umysł zapomniał, że są takie wyższe wibracje, wyższe uczucia. Stany emocjonalnych rozchwiań muszą podlegać analizie. Umysłowi rzeczywistemu, który poprzez świadomy proces obserwuje bardzo wnikliwie każdy jeden z etapów. Emocje chcą zniewolić umysł, podpowiada określony potencjał emocjonalny i chce zniewolić twoją świadomość. Oczywiście nie uda mu się to nigdy, ale on zawsze będzie próbował. On zawsze będzie się starał cię w pewien sposób podporządkować sobie. Umysł ma ogromną władzę nad ludźmi. Gdyby tak nie było, to by wszyscy byli oświeceni. Uwolniliby się całkowicie z kreacji zniewolenia przez umysł, tylko byliby oświeceni. Wszechmiłujący, wszechdobrzy. Możesz użyć wtedy słowa wszech, wszechmiłość, coś, co jest
nad wszelkim postrzeganiem. To jest tak, jak jest najwyższa osoba Boga określana, Bóg. Jest określany zawsze w Piśmie Świętym i we wszystkich innych pismach mówiących o nim, objawionych. Jest kimś i czymś w swojej postaci, w swojej wielkości, nieokreślonym wręcz, nie dającym się wyrazić słowami. Wszechdobry, wszechmiłujący, wszechwiedzący, wszechwidzący i tak dalej, i tak dalej. Tych wszech możemy wymienić tysiąc. Co daje ten potencjał całkowitej wolności? Ta wolność to jest właśnie to wszech. Niepodlegające żadnym procesom, wręcz nawet dyskusji. Wszech to wszech. Tak samo jest wszechwyrzeczenie. Wyrzeczenie się wszelkiego rodzaju niemądrych doświadczeń. Wiedza i przedmiot wiedzy. Są to jak bodźce w codziennym doświadczeniu, w codziennej pracy. Tak zależnie od trzech rodzajów natury, o których już wcześniej mówiłem w przykładach. Natury materialnej. Oprócz tego istnieją trzy rodzaje wiedzy. Działania i działających. Jest działanie wiedzy w dobroci, działanie wiedzy w pasji i działanie wiedzy w bierności. Pasja i ignorancja prowadzi do lenistwa. Bierność prowadzi do całkowitej utraty i uporu oczywiście nie prowadzi do wyzwolenia. Wiedza dobroci to jest ta wiedza, która daje postrzeganie widzenia we wszystkich bytach jedności natury duchowej. Niepodzielną i całkowicie wolną. Osoba, która jest właśnie w naturze dobroci, wyzwolona w duchu, widzi jednakową duszę w każdej innej istocie. I tutaj jakby nie analizuje ani przeszłego postępowania, ani przyszłego postępowania. Bo dla świadomej duszy
która rozumie jedność w wyższej naturze duchowej. Jedyną zasadą obowiązującą, życiową, jest przestrzeganie wyrzeczeń w dobroci. I ta żywa istota, żywa energia jest niezależna mimo, że ciało ulega zniszczeniu, to jest naturalne już. I wiedza prowadzi do niezależnej, ostatecznej samorealizacji. Urzeczywistniając taki proces wyrzeczenia, stajesz się cały czas nosicielem światła. Stajesz się kimś, kto urzeczywistniając swój świadomy byt, żyje w absolutnej miłości. Nie jestem jak większość świata, bo jesteś w mniejszości niewątpliwie. Tego świata uwarunkowanego materialistycznym przewodnictwem. Bo ten świat żyjący w ignorancji niepostrzegający ani roli przewodnictwa duchowego, nieuznający przewodnictwa duchowego, ani też nieuznających żadnych autorytetów, czy w żaden sposób nawet nie doświadczający zaleceń Pism Świętych, dla świata materialistycznego Bogiem są pieniądze. A wiedza sprowadza się do zaspokojania podstawowych potrzeb egzystencji. Ludzie w większości populacji starają się posiąść wiedzę, ale wiedzę, która będzie dla nich praktyczna w ich pojmowaniu. I celem, środkiem do tego, żeby zdobywać jak najwięcej pasji i w pasji i w ignorancji zdobywać dóbr materialny. Prowadzi to do stanu, w którym upada ludzkość. Upada na kolana w ignorancji. Czując pokorę tylko wtedy, kiedy jest zagrożenie życia. To jest, nie jest pokora, to jest strach. Między pokorą a strachem jest spora różnica. Upaść na kolana w pokorze możesz tylko przed jedną postacią, przed Bogiem. Ale upaść na kolana z powodu strachu
Ludzkość upada bardzo często. I podnosi się naród z kolan. Naród nie musi upadać żaden na kolana z powodu pasji i ignorancji. Kiedy jesteś wyrzeczona, wyrzeczony, to masz tylko przywilej upaść na kolana w pokorze przed Bogiem, bo jest to przywilej. Niezwykły przywilej. Dany tylko ludzkości, dany tylko człowiekowi przywilej. Kiedy możesz zdecydować o pokorze i o pokornym upadaniu na kolana. Ale musisz mieć głęboki pierwiastek wyrzeczenia w sobie. Bardzo głęboko osadzony w Twoim sercu, w Twoim wnętrzu. Bóg mieszka w moim sercu, jak mówi. Piękny, doświadczony napis. Bóg mieszka w moim sercu. I to jest prawda zgodna z pismami objawionymi. Doświadczaj tej głębi. Doświadczaj każdego dnia. Bo żadna praca, żadne dzieło ludzkich rąk i umysłów nie trwa wiecznie, nawet gdy ma tysiące, tysiące lat. Podlega erozji. A miłość i czuciowiedza nie przemija nigdy. Ludzkość pragnęła od zarania dziejów i będzie pragnąć zawsze tej właśnie wiedzy. Spójrz na historię świata. Wszystko przeminęło, wszystko przeminie. Głód duchowy nie przemieni nigdy. Bo on jest Twoją rzeczywistością, Twoją świadomością. Te wskazówki odwieczne, które są zawarte w pismach, i które są spełniane zgodnie z nimi, pozwalają rozróżniać na czyny w świadomości i nieświadomości, czyli w całkowitej ignorancji. Ta inteligencja, za pomocą tej inteligencji dobroci. Bo tam, gdzie nie ma możliwości rozumowo, inteligentnie rozróżnić na to, co jest sposób życia, chociażby. Na czysto duchowy i bezbożny, to wtedy spełnia się tylko wyłącznie czyny niedoskonałe. Albowiem prawda i nieprawda wtedy jest
ze sobą. Wymieszamy. I wtedy prawdę uważa się za nieprawdę, a nieprawdę za prawdę. I wtedy istota wybiera niewłaściwą drogę. Nieinteligentną. Uwarunkowaną z całkowitym brakiem wolności w swoim życiu. I pożytek z takiej inteligencji jest żaden. W świecie duchowym. Są to złudzenia i ciemność. Dlatego ważnym jest, aby podtrzymywać przez praktykę świadomości, kontrolując umysł, życie i wszystkie czynności zmysłu. Bo połączenie yoga jest środkiem do porozumiewania się duszy z najwyższym. I tylko w pełnej determinacji, koncentracji umysłu, wszelkie czynności prowadzą tak naprawdę do pełnego zaangażowania się. I nie schodzenia z tej drogi nigdy. Dlatego też, moi drodzy, zachęcam Was szczególnie do tego, aby doświadczać w ten naprawdę nieskomplikowany sposób, jakim jest tchnienie, jakim jest oddech. Możesz mieć bardzo często poczucie, że oddychając, kiedy twoje myśli są silnie, opanowują twój umysł, może ci dosłownie jakby brakować powietrza. Brakuje ci przestrzeni do oddechu. Przypomnij sobie wtedy o tym, że mogę Cię nauczyć techniki świadomego oddechu i inwokacji uwalniającej z cierpienia i chorób. Inwokacji modlitwy, która jest ponadczasowa, ponadkulturowa. Odnajduje swoje podwaliny w urzeczywistnieniu duszy. Odwołuje się do istoty Bożej, która mieszka w Tobie. Uwalnia potencjał energii, który jest Ci niezwykle potrzebny do świadomego życia. Choroby były, są i będą. Ale tylko tam, gdzie umysł żyje w pełnej ignorancji i z całkowitym zniewoleniu. Tam, gdzie jest wolność, to wolność ducha również uwalnia z cierpienia i choroby. Czystość intencji, zaangażowanie, stała praktyka powoduje uwalnianie z tych właśnie uwarunkowań. Kontaktuj się ze mną drogą telefoniczną czy jakkolwiek innym źródłem internetowym, na spotkanie indywidualne, uzdrawiające, uwalniające z bardzo wielu uwarunkowań. Korzystaj z moich przekazów, korzystaj również z moich wykładów.
I korzystaj przede wszystkim z mojej pomocy. Właśnie tak jak wspomniałem, indywidualnej. Tą drogą. Bądź w stałej relacji ze sobą. Relacja, takie już ulubione słowo uczeń, nauczyciel, jest relacją stałą, wymagającą od ucznia, nie od nauczyciela. Dzisiaj świat również w naukach duchowych stanął na głowie. A to jest przywilej tych czasów, że spotykam się z wieloma takimi okolicznościami, gdzie wręcz nie wybór duchowy, a nie misja duchowa, tylko inne priorytety, o których ciągle wam mówię zgodnie z pismami, stają się w świecie duchowym ważniejsze. Ale to nie jest świat duchowy. Ja tylko tak nazwałem. Natomiast nie jest to świat duchowy. Tam, gdzie dostrzegasz chociażby odrobinę recepty niezgodną z pismami, to nie jest świat duchowy. Świat duchowy jest tam, gdzie jest zgoda na pouczenie, na życie zgodne z pouczeniem. Pokora to jest stan, w którym doświadczasz głębi zgodnie z własną wolą, zgodnie z własnymi działaniami i z wielką potrzebą twojego ducha, pragnieniem, przeogromnym pragnieniem odnajdywania chociażby okruszków wiedzy duchowej. Człowiek duchowy, porównując ze świata materialnego, jest wiecznie głodny duchowego doświadczenia i praktyki. Takim najważniejszym kryterium oceną swojego stanu ducha jest niezwykłe pragnienie spotykania się. Spotykania się w kręgu duchowym, spotykania się ze swoim nauczycielem. Doświadczanie tej relacji w duchu. To jest właśnie ten miernik. Bo każda osoba, każda istota rozkoszuje się w wiedzy duchowej i umie rozpoznać, co jest wiedzą duchową, a co jest wiedzą materialną. Zapraszam Cię teraz do oczyszczenia. Do doświadczenia ducha. Mocą lampy uwalniającej wszelkiego cierpienia. Ona ma niezwykły dar, bo za tym darem stoję. Ja. Spójrz teraz ręce na klatce piersiowej, odpręż się. Otwórz palce, wdychaj ustami, wydychaj nosem. Wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nosem.
Całą swoją uwagę skieruj do swojego serca. Rozświetlaj swoje serce płomieniem obfitości, współczucia, miłości. Otocz siebie i wszystkie istoty, które przychodzą w tej chwili do Twojej podświadomości. Wyślij wszystkim istotom światło miłości, uzdrowienia, oczyszczenia. Uwolnij siebie. Uwolnij wszystkie istoty czujące. Wszechmocny Boże, ożywcz strumieniem powietrza każdego oddechu, oczyść się, uzdrowień ciało, uzdrowień serca, uzdrowień duszy. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo i ochronę, uwolnienie mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Uwalniam Cię wszelkiego cierpienia i bólu. Oczyszczam Cię. Uzdrawiam Cię, usuwam z Twojego życia wszystkie przeszkody. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. W wieku nowej ery ognia, niech płomień światłości zejdzie na Ciebie, oczyści Cię i uwolni. Dobrej nocy i do zobaczenia.